Cześć. Znowu mamy piątek. Piąteczek, piątunia. A tydzień był ciężki, bo kurczę, premier było, nie? Tydzień był rzeczywiście bardzo ciężki. Ja się zastanawiam, jak ustawić pod względem ważności, bo gdyby to było tak dobre 3-4 lata temu, to stwierdziłem, że o rany, nowe iPady są. A teraz nie. W ogóle, no, dobra, no nie no, powiedzmy jak już zacząć, dobra, są dwa nowe iPady, jest miniaki, jest iPad Air, teraz oba obsługują rysik i w zasadzie tyle, no i mają procesora 12, znaczy, no i oczywiście... Możemy oczywiście opowiedzieć o cenach, ale Adam tam ceny napisał. 1900-3300 za małego i 2500-3800 za dużego, zależnie od pamięci. Mały i duży albo 64 giga flesza, albo 256 i albo z LTE, albo z samym Wi-Fi, czyli te 4 wersje, jeżeli dobrze. No tak, no jeszcze jako ciekawostkę w Werze jest eSIM, ewentualnie, czyli może być dualny. Czyli jak nie lubicie sobie załatwiać, wtykać tego SIM-a, to możecie kupić takiego tableta z SIM-em w środku. No w zasadzie nie wiem komu to do czego, ale w Stanach to jest szał, moi drodzy, na to. Tak, no, w Stanach może tak. No dobra, zostawmy to, może chronologicznie jedźmy, co? A nie wiem czy chronologicznie mam w głowie rzeczy poukładane w związku z tym. Aha, no spoko, to jasne. Mogę zacząć od... No dobra, to zaczynaj. No co, chciałeś od Redmi zacząć? Od Redmi 7. No i ja też chciałem od Redmi, bo Redmi było w poniedziałek, o ile dobrze pamiętam. No, czyli nawet jakby chronologicznie, tak? No i myśmy mówili o tym Redmi już chyba wcześniej. Słuchajcie, specyfikację macie na dole, opisano... 6,26 ekran HD+, Snapdragon 6,234 GB RAM-u, ale nie to jest najciekawsze. Najciekawsza jest nasza cena. My mamy tylko jedną wersję, nie? Tą 3,32 GB. Tak, środkową. W Chinach 450 zł w przeliczeniu. Zgadujcie ile w Polsce. No. No jak tutaj 450, to tak jakby dorzucić do tego 20%, no to byłoby, nie wiem, około 600 zł byłoby. Jakby tak się zebrać, dorzucić podatek i tam drożej. Kosztuje 700. I to też nie jest samo w sobie złe, tylko że kurczę, ta sama firma, ten sam producent oferuje Redmi Note 7. Zobacz jak to cudownie pasuje do mojej teorii, że dokłada się te 20% z haczykiem podatku plus 100 i wychodzi, wyszło. 20% podatku plus 100 wyszła cena, nie? Także jakiegoś wielkiego powodzenia temu smartfonu na naszym rynku nie wróżę. Może... Mógłbym tam w marketingu pracować i ceny im ustalać. No to byś dopiero poustalał. Ale wiesz, warto może powiedzieć, że co ludzie za to dostają, że tam i Corning Gorilla Glass jest, tak, i że infrareda dostaniecie, jest diodka podczerwienia. Ale jest ta powłoka P2i, czyli taka zabezpieczająca na wypadek takiego przypadkowego przychlapania telefonu. Jak ochlapiecie, ale nie tak za mocno ochlapiecie, to jest szansa, że będzie dalej działał. Tak, na deszczu można pogadać, ale do basenu już raczej niekoniecznie. Z tym deszczem też uważajcie. No, byle nie ulewny, tak? Może to mrzawka jakby była przez moment i wy wyciągacie i chowacie tak, żeby sprawdzić, czy to działa, to zadziała. To zadziała, da radę. 4000 mAh bateria, czyli standard. No to jest w tej chwili właśnie zauważyłeś, że się robi powoli standard średniaka i te wkładam 4000. No mówię o tym od długiego czasu, że te 4000 to jest odpowiedni standard dla średniej półki. Natomiast tak jak Adam zauważył, Xiaomi ma znacznie fajniejsze konstrukcje w fajniejszych cenach. W związku z tym nie wróżymy Redmi 7 ogromnej popularności, chociaż jeżeli jesteście zainteresowani, życzymy doskonałego użytkowania i zadowolenia z użytkowania. Nie no, bo to nie jest zły telefon. Tylko... Jak najbardziej, tylko cena nie fajna. I nawet nie tyle cena nie fajna, tylko ma konkurenta i to jeszcze wewnętrznego. Jest to cena nie fajna ze względu na to samo, jakby również na ceny konkurentów Xiaomi, że wszyscy mają drożej, tak? Podobne specyfikacje. Wydaje się, że jeżeli podobna specyfikacja tej taniej, tej drożej, to wiadomo, że bierzemy tańsze, tak? W związku z tym oni sobie zrobili konkurencję wewnętrzną tutaj i mają smartfony, które bardziej się opłaca kupić po prostu za mniejsze pieniądze. Może tak miało być. Albo za podobne pieniądze z lepszymi specyfikacjami. No może tak miało być, jeżeli nowa marka, ja nie wiem jaka jest tam struktura, bo jeżeli jest, słuchajcie, osobny PR, na przykład osobne zarządzanie tym Redmi i osobne różne rzeczy, to już jest konkurencja, to już prawie jakby były dwie marki oddzielne, a nie jedna wspólna. Według mnie to jest dziwny sposób na... Coś się komuś omsknęło na funkcjonowanie na rynku, natomiast on się w niektórych momentach sprawdza, ja się z tym zgodzę. To się zdarza w historii, także taki... No poza tym, kurczę, nazwa jest podobna, Redmi 7, Redmi Note 7, cholera, kto by to odróżnił? Nie sposób ogarnąć. A noż kupisz ten tańszy i przepłacisz. Honor 10i się pojawił przy okazji. No, mnie akurat nie było, w związku z tym gdzieś mi umknęła ta premiera. 621 Full HD z drop notchem. W tej chwili wszystko jest z drop notchem. Wszystko jest z drop notchem. Kirin 710, a całkiem fajne aparaty fotograficzne 24+8+, zgadnijcie, +2 z tyłu, z przodu 32 megapiksele. Nieoficjalna cena podawana przez rosyjskie, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, serwisy, bo on w Rosji, wyskoczył. To jest około 1200 zł. Tak, a wiesz co, to, kurczę, jak już tak o tym Kirinie 710. Ale czekaj, bo ładne są, jest czerwony, niebieski gradientowy, jest czarny oczywiście, ale jest ładna czerwień i ładny niebieski, obejrzyjcie sobie na renderach, jak to warto zobaczyć. I wiesz co, bo tak mówisz o tym Kirinie 710, to może od razu powiedzmy, jedźmy, już się przyczepiliśmy tego Honora Huawei'a, że się szykują dwa nowe Huawei'e. Co prawda pewnie o nich pogadamy w przyszłym tygodniu, bo mają być w poniedziałek. Ale Enjoy to chyba w Chinach, nie? Tak, Enjoy 9S i 9E. I właśnie ten pierwszy, 9S, też ma Kirina 710 i też ma ekran o przekątnej 6,21 cala. Więc bardzo możliwe, że to jest jakaś mocno spokrewniona z tym Honorem, o którym Jacek mówił, konstrukcja, no bo w sumie ekran podobnego rozmiaru, flaki podobne. Próbuję podejrzeć akumulator, tylko kurczę, jak prowadzę to... To jest troszeczkę tak, że zresztą nie tylko Huawei, dlatego że jest więcej producentów, którzy robią podobne rzeczy. Akumulator też taki sam, przepraszam, że ci wchodzę w słowa, dojrzałem. Wypuszczają na rynek bardzo podobne konstrukcje, one do tej pory się nazywały inaczej i dziennikarze im bardzo często zarzucali, że słuchajcie, wypuszczacie identycznego smartfona, na różne rynki on się inaczej nazywa, ludzie się gubią. No to Huawei, z moich obserwacji przynajmniej tak wynika, poszedł po rozum do głowy i w tej chwili, nawet jeżeli wychodzi klon, to on wychodzi z lekko inną specyfiką, znaczy nie, to wcześniej też inaczej nazywał. Natomiast w tej chwili ma nieco inną specyfikację, nie? Ale w ten sposób robi więcej Chińczyków, bo Xiaomi również tak robi. To jest tak, że wychodzą niemalże identyczne smartfony na rynek na przykład indyjski i chiński, albo nie wiem, na Tajwanie wychodzi i to są bardzo podobne nazwy, jest troszeczkę inna, a okazuje się, że konstrukcja różni się jednym detalem, czasami pamięcią tylko, tak? Mamy w tej chwili taką sytuację, nie? Na przykład z Oppo AX5S. No Oppo AX5S to jest nic innego jak Oppo AX5S, tak? Tak. To jest nic innego jak Oppo A5S, bez X-a, tak? Jest identyczne. My tego A5S mamy w serwisie od 8 marca, jeżeli dobrze pamiętam. Specyfikacja pojawiła się na cenach chińskich. Jedyna rzecz, którą się różnią te dwa, dwie rzeczy, którymi różnią się te dwa smartfony, to jest po pierwsze ilość pamięci RAM, jeden ma 3 GB, drugi ma 4 GB. No i druga rzecz, rynki zbytu, tak? One są sprzedawane po prostu w różnych miejscach. Różni się nazwa jedną literką. Specyfikacja praktycznie się nie różni poza tym ramem, ale no inni producenci czasem wypuszczają, przecież zresztą sami wiecie, różne wersje ramu pod tą samą. Nawet taką teorię mam, po co tego X-a w nazwie dodali, żeby się z Samsungiem nie gryzło, bo przecież Samsung ma A5, nie? No tak, ale oni to robią konsekwentnie od samego początku, no, chyba serii A, bo było to z 5, było to z 7 i chyba z 3 też widziałem. Nie, no patrz, no, przypadkowo Samsung też ma 3A7, więc mogło być coś na rzeczy z tą nazwą. Oczywiście to jest taka moja teoria, naturalnie, ja się nie upieram, że tak właśnie było. No ale może akurat Oppo na niektórych rynkach musiało zmienić. Ale to musiałoby się odbyć na takiej zasadzie, że przychodzi Samsung i mówi: ej, macie podobne nazwy, jak nie zmienicie, to my was podamy do sądu na niektórych rynkach i zrobimy wam kuku. I wtedy Oppo musiało powiedzieć: oj, dobrze, no to już to zrobimy na niektórych rynkach. No, ale mogło tak być. Nie, no mogłoby. Wiesz, chociażby kasus polskiego samochodu Warszawa, który miał kiedyś 0 w numerku, w nazwie, i musieli zmienić na model 224 zamiast 204, bo się Peugeot obruszył. No pamiętam, jakie wtedy były czasy i w zasadzie polski rząd, polskie władze PRL-u raczej chyba się nie musiały przejmować tym, co jakiś tam francuski producent robi. Więc to może po prostu grzecznościowo zrobili, ale nie wnikajmy, to mówię, to jest tylko moja teoria, moje gdybanko, tak? Także wcale się nie musicie do tego przywiązywać jakoś. Nokia 9 PureView trafiła do sprzedaży. I trafiła do mnie również, słuchajcie, taka refleksja, że jak tam jest tak dużo tych aparatów fotograficznych, to zrobienie pod to softu to jest rzecz nietrywialna. Czy nie jest to proste raczej? Dlatego, że jeżeli z tych wszystkich obiektywów obraz ma być łączony w jedno, no to on musi być łączony według dosyć skomplikowanych algorytmów. Oni tam musieli rzeczywiście troszkę posiedzieć nad oprogramowaniem, żeby to miało ręce i nogi. Czy ma ręce i nogi, nadal nie wiem, bo widziałem tylko zdjęcia w sieci, natomiast nie miałem okazji zrobienia samodzielnie. W związku z tym nie wiem, natomiast można będzie sprawdzić już w tej chwili, każdy będzie mógł sprawdzić sobie, kupić, ponieważ ona kosztuje 2600, każdy dysponuje taką kwotą na dzień dobry, jeżeli chce porządnego smartfona kupić, prawda? Tak, oczywiście, no zdecydowanie. Będzie można sprawdzić, jak to działa. Faktem jest, że to nie jest smartfon dla każdego, nie wszyscy w końcu muszą chcieć mieć tak, nie wiem. No. Tak, ale kupując ten smartfon to jest jakaś wyjątkowa okazja, bo teraz przy sprzedaży to jeszcze słuchawki dodawane są gratis, które są ponoć warte 400 zł. No, powiem szczerze, że nie sprawdzałem, ale to jak 500 zł nawet, ola Boga, 500 zł. Zabrzmiało jak reklama, ale HMD na mnie płaci. Nie, no 500 zł, więc to muszą być jakieś super słuchawki. Nie, to jest informacja dla Was, ja co prawda nie znalazłem w Adamaniusie, do kiedy, w jakim okresie są te słuchawki właśnie, to sobie musicie sprawdzić, bo warto, na pewno to jest jakaś oferta limitowana, pewnie przy sprzedaży, tam na początku sprzedaży. No niemniej, jak koniecznie musicie sobie taką Nokię sprawić, to lepiej teraz, bo dostaniecie słuchawki. Nadal 9 można uznać za smartfona flagowego, mimo tego, że ona ma, nie ma najlepszego procesora, przepraszam, na rynku. Nie ma najlepszych parametrów na rynku, natomiast no, nadal jest to fajny wyświetlacz, całkiem poletowy, 6-calowy. Jest Snapdragon 845 i jest aluminiowa rama, co jest też dosyć fajne w smartfonach, bo tego nie pomalujesz. Jest Corning Gorilla Glass, ładowanie bezprzewodowe. Tak. Nie, no, szkło jest bardzo spoko telefonik. Mnie najbardziej się podoba to, że aparaty w nim nie wystają. Natomiast, to jest naprawdę fajne. Natomiast dodatkowa rzecz związana z HMD w tej chwili, czyli z dzisiejszą Nokią. Wiecie co, ja uporządkuję może. Właścicielem Nokii nadal jest Microsoft. Microsoft sprzedał licencję na markę Nokia, przynajmniej dla smartfonów, na 10 lat dla chińskiego HMD. W związku z tym tak, bo dzisiaj mi ktoś napisał, o rany, Nokia, wreszcie smartfony wracają do swojej formy, ta marka wreszcie odżyła. Jaka marka? Marka była fińska, nadal jest fińska marka Nokia, która zajmuje się kompletnie innymi rzeczami. Marka Nokia od telefonów jest własnością Microsoftu, obecnie chwilowo na 10 lat umowa podpisana została z chińskim HMD. W związku z tym mniej więcej macie pojęcie, jak wygląda w tej chwili kwestia... A HMD nie jest przypadkiem zarejestrowane w Finlandii? Ale może sobie być zarejestrowane. To jest troszeczkę tak samo jak z Wiko, które jest francuskie, słuchajcie. Nie, no jest. Takie francuskie, jak ja jestem, nie wiem, neandertalczykiem. Może zresztą wygląda jak neandertalczyk. Właśnie, ja bym tu uważał z takimi deklaracjami. Natomiast de facto HMD jest firmą... No jest, no tu znaczy, może nie samo HMD, natomiast finansowanie, jeżeli chodzi o kapitał, to jest chyba fajne. Tak to fajne dokładnie wygląda. Ale powiedz, co się z nimi dzieje, bo to jest najważniejsze. No dzieje się z nimi to, że tak jak po kolei wszystkich oskarżają, u nas ostatnio w Polsce poleciał Huawei jako ofiara wojny gospodarczej pomiędzy Stanami a Chinami. Natomiast tutaj, ja nie wiem, może to też jest kwestia ofiary wojennej. Ale to Finlandia, więc no Finlandia jest... Jeden z Finów, który najwyraźniej lubi się bawić swoim telefonem, sprawdził, co się dzieje z jego Nokią, dokąd ona wysyła dane, kiedy dziwnie wysyła dane, kiedy nie powinna wysyłać dalej. Okazało się, że wysyła te dane na serwer należący do China Telecom, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, China Telecom, czyli chiński operator komórkowy. Chiński operator komórkowy. Wysyła numer karty, wysyła tam dane, zdaje się, o położeniu, wysyła numer seryjny telefonu. No. Najlepsze jest to, że wysyłane te dane były nieszyfrowane, w związku z tym on bez większego problemu mógł odczytać, co jest wysyłane. HMD się żachnęło, ojej, my nie szpiegujemy, po czym jednak stwierdzili, że no pewna partia telefonów mogła mieć wadę oprogramowania i może przez tą wadę oprogramowania te dane użytkowników po prostu leciały na chińskie serwery. Później podali, że usunęli, że był update i przez moment, jak tego newsa zobaczyłem, bo tam nie widziałem, że to Fin znalazł, pomyślałem sobie, aha, to nie jest przypadek, że jednocześnie Nokia debiutuje 9 w Polsce, jednocześnie wpada tutaj news dotyczący znowu szpiegowania. Ale nie, okazało się, że to jednak Finlandia. Jeżeli to jest kwestia ofiary wojennej, czyli HMD jako ofiary wojennej, to jest jednak ofiara ogólnoeuropejska, nie tylko polska. Tak to wygląda. Rozejdzie się. Pamiętajcie, że wszyscy was szpiegują. Nie tylko producenci telefonów. Szpieguje was wasz operator. Szpieguje was właściciel oprogramowania każdego, które macie na smartfonie na czele z Google. Wszyscy was szpiegują. Tak, także niektórzy co prawda to robią według prawa europejskiego albo amerykańskiego. Niektórzy wam mówią: ojej, dbamy o wasze dane. Ale tak naprawdę wszyscy mają gdzieś i chcą wasze dane za darmo pozyskać po prostu. Także nie dajcie się tutaj uwieść różnym dziwnym informacjom, że ojej, tylko ten was szpieguje, ten jest rany. W związku z tym tylko ten jest zły. Nie, wszyscy są źli. Ludzkie drogi. Wszyscy związani z waszym smartfonem są źli. Od producenta poprzez operatora do producentów oprogramowania. Także wiecie, jak chcecie nie być szpiegowani, wyrzućcie smartfona. W ogóle nie używajcie telefonu, bo zwykłą komórkę też przecież można namierzyć. Kurde. Tak, ale zwykły smartfon pozwala operatorowi tylko na namierzenie mniej więcej w danym momencie, gdzie jesteście, tak? Albo, znaczy, gdzie jest wasz telefon. Natomiast smartfon pozwala na znacznie więcej. Można się do was dowiedzieć wszystkiego, łącznie z waszymi zdjęciami, zdjęciami waszych części intymnych waszych gości i wszystko w ogóle, co jest możliwe do złapania przez mikrofon, kamerki jedną, drugą i tak dalej. Broń Boże, się z tego nie śmieje. Adam się z tego podśmiewa. Ja się z tego nie śmieję. Tak, warto o tym pamiętać po prostu. Zanim się dostanie list od chińskiego operatora, który mówi: ojej, ojej, znam hasło do jednego z twoich haseł, mam twoje intymne zdjęcia. Nawet nie wiedzieli, że zostały zrobione z twojej kamerki. Także zanim dostaniecie takiego maila, pamiętajcie o tym, że ze smartfonem w ręce pewnych rzeczy lepiej nie robić. Nawet legalnych. Tak, na pewno nie piszcie do byłych po pijaku, to wiadomo. Ale to niekoniecznie na smartfonie, to właściwie dotyczy wszystkiego, łącznie z telefonami stacjonarnymi. A nie, tak mi się, nie wiem, jakoś mi się tak nasunęło, sorry, taki wtręt. Wypadła cała seria Galaxy, część wypadła w Rosji i tam wyskoczył Galaxy A20. W Holandii z kolei w jednym ze sklepów holenderskich pojawiła się oferta na Galaxy A40, którego premiery jeszcze nie było. No. A do tego w sklepach w Polsce pojawił się A50 za 1600 zł A50 Galaxy. Tak, ale to może uporządkujmy. 10 kwietnia będzie premiera nowej serii A. Przy czym w zasadzie wszystko już wiadomo, poza tą główną gwiazdą, czyli tym topowym modelem, ponoć A90 ma się nazywać i ponoć ma mieć wysuwany aparat. I nawet dzisiaj był taki malutki przeciek, że w Indonezji Samsungowi się coś kliknęło na stronie i wyskoczyła grafika, w której jest zapowiadany właśnie super hiper ekran bezramkowy, beznoczowy. Z gwiazdką dotyczy wyłącznie modelu A90, więc może faktycznie ten aparat będzie wysuwany. Zobaczymy. No. Może być w dziurce i to też by się mieściło w tym określeniu bezramkowy, beznoczowy, nie? Ja tak milczę, bo mi trochę żal Samsunga, ale o tym pogadamy kiedy indziej. Poza tymi Samsungami, tym jednym A9, to tam ma wyskakiwać aparat, w kwestii fajnych konstrukcji aparatów, wyskoczyły dwa projekty firmy. Nie zgadlibyście nigdy, bo zdawało się, że ta firma już została pogrzebana żywcem. ZTE chińskiej firmy. Gdzie pogrzebana? No pogrzebana żywcem, no jeżeli wypadli z rynku amerykańskiego, jeżeli stracili różne umowy, jeżeli zostali uznani za osobę non grata w Stanach Zjednoczonych, no to prawie umarli zwyczajnie. No tak, ale fajnie widzieć, że nadal działają, nadal coś robią i jeszcze do tego kombinują. I to kombinują nawet tak... Kombinują jak koń pod górę. Słuchajcie, wyskoczyły zdjęcia w takim serwisie If World Design Guide. To jest taki serwis zajmujący się właśnie designem rzeczy różnych, przemysłowym, no wzornictwo przemysłowe. I wyskoczyły dwa projekty właściwie, bo to chyba raczej nie są jeszcze smartfony takie, co można wziąć do ręki. Możliwe, że w MWC za zamkniętymi drzwiami te smartfony już były prezentowane, tak? Raczej przyjmijmy, że to są koncepcje. Natomiast jeżeli chodzi o wzory koncepcyjne, to oni proponują dwa. Axona V, po pierwsze, który jest specyficzny ze względu na to, że ma zupełnie, słuchajcie, niesamowity przód i tył. Czyste kompletnie, z przodu jest tylko wyświetlacz, to ten drugi jest czysty, ten nie jest czysty, z przodu jest tylko wyświetlacz, a z tyłu są aparaty tylne i tył. Natomiast co zrobili z aparatami przednimi? Ano przynieśli je z boku smartfona, ale nie na krawędź, nie. Zrobili taki wystający element. Zrobili taki wystający element, taki przypominający troszeczkę, nie wiem czy pamiętacie katy. S60 na przykład, tylko katy S60 miały tutaj na górze miejsce na dodatkową kamerkę, bo one miały kamerkę podczerwieni pracującą. Natomiast ZTE wymyśliło sobie, że zrobią tutaj w obudowie taki dodatkowy dings, w którym będą zainstalowane aparaty fotograficzne. Tylne aparaty też zdaje się są w tym właśnie dynksie, ale może mi się... Nie wiem, no nie właśnie, pamiętam. Właśnie zdaje mi się, że nie. Dobra, zdaje mi się, że ja się nie sprzeczam. Macie obudowę. Podlinkowany artykuł, macie ja nie zdjęcia. Nie wiem, czy są zdjęcia tyłu po prostu. Są. No dobra, to w takim razie sprawdźcie rzeczywiście, czy ja bzdur nie gadam. No anyway, jest wystający element z obudowy na boku, w którym są aparaty, przynajmniej przednie. Większość serwisów twierdzi, że to jest pomyłka designerska, że w ogóle takich rzeczy się nie robi, że nie można kosztem z przodu pełnego wyświetlacza, bez aparatów w wyświetlaczu dziwnych, robić dodatkowy występ na... Zresztą ja się chyba z nimi zgadzam, powiem szczerze. Ale wiesz, jak trzymasz telefon, to mogłoby być takie fajne podparcie dla palca. Dopóki nie używasz czegoś takiego, dopóki nie masz tego w kieszeni, to nie jesteś po prostu w stanie ocenić. No, o tym mówię, musiałbym to wypróbować, ale... w momencie, kiedy na czystej bryle smartfona nagle dostajecie jakiś występ, i to nie wystający tak jak przyciski na przykład, tylko znacznie bardziej, to nagle zaczyna się, że coś takiego, że nie wiem, zahacza niewygodnie, z kieszeni nie można wyjąć, wypada z ręki, jak się wyjmuje z kieszeni i tak dalej. To jest kwestia speców od jakby dostosowywania urządzeń i w ogóle narzędzi do korzystania w ręce z nich, tak? I korzystania w ten sposób, jaki się korzysta. To się wydaje rzecz po prostu lekko pomylona. Wydaje mi się, że to nie jest taki tego rodzaju design, który mógłby zdobyć popularność i u Was, i u użytkowników, i kupujących, i nie wiem, u operatorów, u tych, którzy telefony kupują, żeby je później sprzedali. Nie sądzę, powiem szczerze, oni z tego raczej zrezygnują, mi się wydaje. No całkiem możliwe, a to drugie też takie, nie wiem, też mi się wydaje nie do końca trafione. To drugie to się nazywa, poza tym jeszcze ma mieć wyświetlacz OLED 6,8 cala, to tak dorzucili do tego wzoru, że tam ma być. Natomiast drugi model to jest Axon S i to jest smartfon z bocznym sliderem. Jak pamiętacie, takie konstrukcje Nokia miała, gdzie wysuwało się klawiaturę kuwerka na przykład. Nokia HTC, rozsuwany w bok. Rozsuwany w bok, tylko że po rozsunięciu, raz, że się rozsuwa, tak nie klawiatura dużo. Wysuwała się pod kątem. Tutaj się wysuwa równolegle, tak? Płasko, tak. I teraz tak, na tym wysuniętym, jak odwrócicie, tutaj macie aparaty fotograficzne. Na tym, co zostało rozsunięte, też są aparaty fotograficzne. Przód jest czyściutki, tył jest czyściutki. Po rozsunięciu ukazują się i przednie, i tylne aparaty. Jedne po jednej stronie, drugie po drugiej stronie. To jest, wydaje mi się, konstrukcja troszeczkę bardziej sensowna, o ile akceptujemy slidery oczywiście. Jeżeli komuś slider nie przeszkadza, no więc właśnie, to nie ma tutaj powodów, żeby się jakby burzyć, bo no uzyskuje... Też głupio trochę wygląda taki smartfon bez aparatów z tyłu, powiem szczerze. Ale przede wszystkim, no tak czy siak, żeby zrobić zdjęcie, musisz go rozsunąć. I już na przykład, widzicie, tygodniówki byśmy nie nagrali, bo byśmy nie mieli tego, jak wsadzić w uchwyt. No to, nie wiem, no w taki uchwyt nie, ale w uchwyt, który łapałby na przykład górę i dół telefonu, już by się złapać dało, nie? No, pod warunkiem, żeby był taki szeroki, natomiast, tak, żeby na długości telefonu. Natomiast chwycić, wydaje mi się, że taki mechanizm zakłada jednocześnie, że w momencie otwarcia na przykład załącza mi się aparat fotograficzny. Nie, no to się nasuwa oczywiście, tylko teraz skóry. Tylny oczywiście, ludzie jednak albo ewentualnie w ustawieniach sobie mogę włączyć, który domyślnie aparat mi się włącza z przodu. To nie jest problem, żeby to oprogramować. Nie jest problem, że nawet mieliśmy tego Mimixa od Xiaomi, gdzie mogłeś w ogóle zrobić, że rozsunięcie powoduje coś, niekoniecznie włączenie aparatu, tylko mogło, nie wiem, uruchamiać Facebooka. W każdym razie zdaje mi się, że to jest konstrukcja znacznie bardziej sensowna i ma większe szanse na realizację. Z tym, że mówię, nie wiem, po co zostawiać tylną ściankę smartfona taką gołą jakąś, to głupio wygląda strasznie. Nie, no dlaczego głupio? No to taka czysta, surowa forma, ładnie to wygląda. Nie wiem, mnie się podoba. Mnie się akurat średnio, no ale spoko. I oni dorzucili do tego garść, przede wszystkim tylnych aparatów fotograficznych miałoby być 3 po rozsunięciu, przedniej 2, ale to jest detal, liczbę można w każdym razie. Można tam więcej aparatów w każdym razie upchnąć. Zastanowiła mnie lampa błyskowa, dlatego że na tym projekcie pokrywa lampy błyskowej przypomina co dawniej robił Sony Ericsson na przykład z lampami ksenonowymi. To nie jest zwykłe oczko, proste, okrągłe, tylko jest podłużne, długie, duże, cieniutkie, wyglądające, mówię, bardzo podobnie z tą pokrywą do lampy ksenonowej. Od dawna już nie zdarzyły się w konstrukcjach smartfonowych lampy ksenonowe. Może to jest jakiś pomysł, słuchajcie. Zresztą bardzo możliwe, że to jest LED, a mnie się tylko wydaje, że to jest Xenon. Może być taki kształt LEDa, no niemniej mogą dać dużą lampę, bo jest miejsce. I tutaj również mamy mieć wyświetlacz OLED, również 6,8 cala, czyli to są duże konstrukcje, jedna i druga, bo i tutaj jest 6,8. I dwa aparaty oni podają. Z tyłu na pewno jest jeden z matrycą 48 megapikseli i jest jeden z matrycą 19 megapikseli, ale nie wiem, gdzie on jest, czy to jest przód, czy to jest tył. Ma być na pewno jeden z aparatów z obiektywem tele, dlatego że obiecują 5-krotny zoom, chociaż też tam chyba bezstratny ma być ten 5-krotny zoom, no ale to jest na projekcie, sobie można wszystko napisać. I napisy na obudowie również sugerują dwupozycyjną przysłonę, taką jaka jest w Samsungach Galaxy na przykład, tak? Gdzie można sobie ustawić skokowo, dokładnie. I jeszcze jedna rzecz ciekawa, której nie pamiętam, czy Adam w artykule napisał. Jeżeli przyjrzycie się renderowi, na ekranie jest 5G. O ile w przypadku tego poprzedniego jest 4G, o tyle to jest 5G, czyli prawdopodobnie ten rozsuwany miałby być smartfonem równocześnie z obsługującym sieci 5G. No możliwe. Tyle. Jest to chyba najciekawsza dla mnie rzecz, która się w tym tygodniu wydarzyła. Powiem szczerze, powinno się o niej na samym początku powiedzieć, ale ona jest ciekawa nie ze względów takich, że ojej, coś szybko bierzcie do sklepu, biegnijcie, kupujcie. Nie, to jest ciekawe na takiej zasadzie, że Chińczycy wykombinowali coś nowego. Tak? Jakie pomysły rodzą się w głowach inżynierów. I to bez względu na to, czy to miałoby wejść, czy miałoby nie wejść. Niekoniecznie. No i jeszcze na dobicie może, jak już jesteśmy przy ciekawostkach. Z ciekawostek Motorola prawdopodobnie, bo to są przecieki, wypuści telefon wykorzystujący procesor od Samsunga, czyli Exynosa. Konkretnie miałby to być Exynos 9610, a telefon nazywa się One Vision, czyli to jest ta Moto One, nazwijmy to tak, ta seria. Proszę. No i w zasadzie tyle, no jest to telefon z tak zwanych przecieków, więc nie ma co się przywiązywać do tej informacji i jakoś tam szczególnie do końca w nią wierzyć, no niemniej pokazał się w benchmarku, XDA Developers nawet go tam dosyć szeroko opisali, linkuję wam na dole artykuł, sobie możecie poczytać, bo i ustalili wersję pamięci i tam jeszcze kilka innych informacji podali. Czy ten telefon będzie, jak się będzie ostatecznie nazywał? Lewym pasem. Zobaczymy. Tak, tutaj drogowcy znowu poszaleli, wiecie co, paranoja to, co się dzieje w Łodzi na drogach. Najciekawsze jest, wydaje mi się, w przypadku tej Motoroli i Exynosa, właściwie Lenovo i Exynosa, bo pamiętacie, że Motorola to już nie jest Motorola, prawda? Tylko to jest Lenovo. Wszystkie motki to jest Lenovo. Pamiętacie? No ale z powrotem już było Lenovo Moto, teraz znowu jest Moto. Najciekawsze, no ale tak czy inaczej stoi za tym. Tak czy inaczej ciekawe jest dla mnie to, że nadal wydaje się, jakby MediaTek był nacenzurowanym. To jest tak, że jeżeli w jakimś smartfonie jest MediaTek, to on jest gorszy. Trochę tak. Bo ile nowo, zresztą jest znacznie więcej firm, które korzystały. Ostatnio na przykład Sony zauważalnie zaczęło korzystać z MediaTeków. I jest w narodzie takie przekonanie, że jak MediaTek to jakieś zło. Słabizna, dlatego sobie pomyślałem przy tej Motoroli i Exynosie, że procesor Samsunga brzmi nadal lepiej niż procesor MediaTeka. MediaTek jest wam. Nie, no ale gdyby tak było, to by te procesory Samsunga były w powszechnym użyciu, a nie są. No tak, ale wiesz, jak Samsung chce tymi procesorami handlować, wiesz, jak chce je sprzedawać, oddawać licencje i to. Ja nie mam pojęcia, powiem szczerze. No nie wiem. No, nie mówię, że Samsung trzyma i nie chce wypuścić, broń Boże. Tak, bo tak próbuję sobie przypomnieć, jakiś telefon nie Samsunga z Exynosem, jakieś Meizu zdaje się było. I choroba tu mi się, że tak powiem, pamięć kończy na tym. No czy smartfonów z Exynosami było kilka, ale bardzo malutko. Mało, to nie jest tak. Stąd moje przypuszczenie, że to nie jest właśnie tak, że oni nie chcą, że firmy jakby zewnętrzne nie chcą kupować, tylko być może Samsung nie ma aż tyle, żeby zapewnić na. Może właśnie są. Albo możliwe, że wchodzi tutaj również kwestia ceny, że Exynosy do tej pory były na przykład droższe od MediaTeków, w związku z tym znacznie bardziej opłacało się pakować do smartfonów MediaTeki na przykład, albo Split Trumy swego czasu, tak, bo w tej chwili to one też jeszcze nazwy zmieniły. Natomiast w tej chwili może Samsung troszeczkę obniżył ceny na swoje podzespoły. To jeżeli może, tak, to czeka na wysyp telefonów na Exynosie. No zobaczymy, powiem szczerze, jestem ciekaw, co się z tym będzie działo, bo nie wiem zwyczajnie. Nie wiem skąd się możemy wzięło. Zgadywać, to są takie. Jest jeszcze jedna rzecz, która wydaje się ważna, ważna na tyle, że warto o niej powiedzieć, bo też nieważna na tyle, żebyście zbierali ciężko zarobione złotówki i pędzili szybciutko kupować smartfona. Mianowicie pojawił się drugi Black Shark 2, bo wcześniej było tak, że producent wypuścił Black Sharka 2, tylko on się teraz inaczej nazywa. I teraz wypuścili niby tego pełnoprawnego Black Sharka. Ja mam przypomnę, że to jest smartfon growy, taki, w którym też dołożono kontrolery na bokach obudowy. I przypomnę jeszcze raz, że to mi się podoba, dlatego że już jeżeli robimy urządzenie growe, które ma temu służyć, no to fajnie by było coś growego do tego dorzucić poza fajnymi bebechami. Fajne bebechy są również we flagowcach. Natomiast tutaj mamy rzeczywiście sterowanie troszeczkę zmienione dzięki temu, że są te triggerki na bokach. I jest tak, że on ma topową specyfikację. 6,4 cala jest wyświetlacz AMOLEDowy oczywiście, Full HD+. Snapdragon 855, tego się można by było spodziewać po smartfonie growym. Niesamowita gamma specyfikacji pamięciowych, bo jest 6,8, 12 jeżeli chodzi o RAM i 128, 256 jeżeli chodzi o flasha. 48 megapikselowa matryca, jeżeli chodzi o aparat fotograficzny z tyłu, plus 12 megapikseli, bo jest podwójny, i plus 20 megapikseli z przodu, bo tam jest również fajna kamerka. No i w zależności od tego, jaką weźmiecie sobie w konfigurację, to jest 1800, 2000, 250, 2400. Adam podlinkuje artykuł. Tak, jest podlinkowane wiedzieli, sobie, sprawdźcie co dokładnie jaką, wszystko, co i jak. W każdym razie, no tylko, no ciekawy jest ten topowy, tak, 12 plus 256, to już może całkiem być coś fajnego. Ja, nadal mi się zdaje, że smartfony growe to jest ślepa uliczka w rozwoju urządzeń mobilnych, bo ludzie co prawda na smartfonach grają, ale nie potrzebują do tego smartfona. Dobra, ale jakby nikt tego nie kupował, to by producent nie robił, no. Po cichu by ubili serię i do widzenia, a tu mamy w zasadzie trzeciego Black Sharka. Jest trochę racji w tym, co Adam. Ktoś to rzeczywiście musi kupować. Diabli wiedzą kto, ale ktoś to musi kupować. No bo i Nubia się szykuje. Też już nie będziemy się rozwodzić. Linkuję Wam na dole artykuł. Tu znowu szef Nubii na Weibo, czyli takim tym chińskim Twitterku. Też tam opisuje Pitu, zdradza pewne szczegóły. Z rzeczy ciekawych telefon będzie chłodzony powietrzem, ma mieć wentylator. Zanim sobie kupicie smartfona growego, to pamiętajcie o tym, że dopiero co Google powiedziało, że za moment na każdym urządzeniu będziecie mogli zagrać w każdą grę, nie mając topowej specyfikacji. Pamiętajcie, zanim wydacie ciężko zarobione pieniądze na smartfona growego. Co prawda zupełnie osobną sprawą jest to, czy ten projekt Google wypali, podobnie jak nie wypaliło bardzo wiele przed nim. Czy się Google jako pierwszemu operatorowi zdalnemu uda zrobić strumieniowanie gier i granie na każdej platformie? Coś tam się dzieje, coś jest na rzeczy, no. W każdym razie, zanim kupicie smartfona growego, zastanówcie się, spokojnie, to jest melodia przyszłości. Ja myślę, że możecie kupić. On się Wam zestarzeje technicznie, bo za rok to powiemy 12 giga RAM, a wy powiecie lipa. No, może trochę przesadzam, ale... Kupicie dowolnego flagowca, już macie smartfona growego. I tu, a akurat Jacek ma 100% racji. Piątkowe popołudnie nam się mile zaczęło z Wami. Dziękujemy bardzo, że wpadliście. Dzięki za oglądanie, dzięki za lajki, subskrypcje, komentarze przede wszystkim, bo one najfajniejsze są. Zapraszamy Was za tydzień i życzymy Wam udanego weekendu. Do zobaczenia. Życzymy, żebyście sobie właśnie mogli te flagowce kupować. Trzymajcie się, cześć. Cześć.